postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 roku. Zwalniam z dniem 10 października 2023 roku pana generała broni Tomasza Piotrowskiego ze stanowiska dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Mianuję z dniem 10 października 2023 roku pana generała dywizji Macieja Klisza na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Postanowienia podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Czołem żołnierza! Czas jego służby na tym stanowisku zbiegł się z wyzwaniami, przed jakimi nie stanął żaden z jego poprzedników. Generał Piotrowski dzięki swoim kompetencjom i doświadczeniu świetnie zbalansował w swoich działaniach ogromny wysiłek operacyjny z troską o rozwój kompetencji swoich struktur oraz zawartość narodowych i sojuszniczych planów operacyjnych. To jest facet wielkiego formatu. Powiem, jak ja oceniam Tomasza jako dowódcę, ale to również może przede wszystkim człowiek, a prywatnie również mój przyjaciel. Wszystko to, co jest związane z operacją wielodomenową, to właśnie Tomasz. Mission Command to przede wszystkim zaufanie do podwładnych. Nic więcej się tu już dodać, Szanowni Państwo, nie da. Generał Tomasz Piotrowski, dżentelmen artylerii. Dziękuję. To, co się wydarzyło w dowództwie operacyjnym w ostatnich latach, to, o czym mówił w swoim wystąpieniu pan generał Kukuła, było tylko i wyłącznie możliwe dzięki zespołowi, któremu miałem zaszczyt, przyjemność i zostałem wyróżniony przez los wojskowy, aby dowodzić. Na tyle jest dobry dowódca, na tyle może być liderem, ilu ma ludzi, którzy go wspierają. A takich ludzi spotkałem na swojej drodze całe tysiące i w tym gronie jest całe tysiące ludzi. Oddanych, życzliwych, wspierających, czy to w dowództwie operacyjnym, czy to wśród przyjaciół, znajomych, współpracowników, dowódców, dyrektorów, komendantów i w rodzinie, bez której te 5 lat, 1 miesiąc i 15 dni nie byłyby możliwe. Staję się dzisiaj 7. z kolei dowódcą operacyjnym, dołączając do grona wybitnych oficerów moich poprzedników. Jestem jednak w pełni świadomy tego, o czym mówił właśnie pan generał Piotrowski, że biorę na siebie odpowiedzialność sprostania zadaniom stojącym przed dowódcą operacyjnym, ale również odpowiedzialność bycia porównywanym z każdym z moich poprzedników. Jako absolwent kursu amerykańskich Rangersów, których zawołaniem jest Rangers Lead the Way, następnie jako żołnierz jednostki wojskowej komandosów, tych, którzy są cisi i skuteczni, i wreszcie tych, których mottem jest zawsze gotowi, zawsze blisko, mogę was zapewnić, że nie zawiodę. Generał Klisz należy do grona moich najbardziej zaufanych oficerów. Zawsze powierzałem mu najtrudniejsze zadania, będąc spokojnym o uzyskany efekt. W swojej służbie imponuje mi swoimi zdolnościami organizacyjnymi, zwinnością w pokonywaniu wyzwań, sprytem taktycznym i operacyjnym w obliczu napotykanych trudności oraz, co najważniejsze dla wszystkich tu zebranych, wielką troską o swoich podwładnych. Panie generale Klisz, gratuluję panu wyznaczenia na nowe stanowisko. Jestem przekonany,
że misja pana generała Piotrowskiego będzie godnie kontynuowana. Dziękuję za uwagę.